Fajny film. A teraz kolejna propozycja i filmowa, i to nie tylko, jak wskazywałby tytuł, dla smakoszy azjatyckiej kuchni. Od kilku dni możemy wybrać się do kina na indyjski film Smak Curry. O filmie z Katarzyną Orysiak z firmy dystrybucyjnej Gutek Film rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To właściwie taka bardzo egzotyczna propozycja. Tak, Smak Curry to propozycja z Indii, przy czym nie jest to w żadnym wypadku Bollywood, nikt tam nie tańczy i nie śpiewa. Mamy taką realistyczną, ale bardzo pozytywną opowieść miłosną. Właściwie można byłoby określić ten film mianem romansu, chociaż ten romans nie jest dosłowny. Tak, nie jest dosłowny i tak naprawdę zakończenie jest dosyć otwarte, więc oczywiście nie będę o nim opowiadała. A punkt wyjścia historii jest dosyć prosty. I bardzo lokalny, dodajmy. Tak, bardzo lokalne realia są typowo hinduskie, a nawet bym powiedziała typowo takie z Bombaju, ponieważ opiera się to na pomyłce w dostarczaniu lunchu. W Bombaju jest taki system dostarczania lunchy, dosyć skomplikowany, ale mają prawie 100% skuteczność. I mamy tutaj historię Ili, młodej, wciąż pięknej, ale zaniedbywanej przez męża gospodyni domowej, która postanawia skorzystać z sprawdzonej zasady, czyli przez żołądek do serca, i chce wysłać swojemu mężowi do pracy swoją najlepszą potrawę. Ale potrawa przez pomyłkę trafia w zupełnie inne ręce do wcześniej owdowiałego urzędnika państwowego Sadża. I tak z tej pomyłki rodzi się korespondencja dosyć nietypowa znajomość, która obojgu bohaterom da nadzieję i pokaże, że tak naprawdę na zmiany w życiu znaczne nigdy nie jest za późno. Czyli w sumie bardzo optymistyczny przekaz wskazujący na to, że nawet jak się ludzie nie widzą i nawet się w punkcie wyjścia nie mają szansy poznać, może powstać jakaś niezwykła, interesująca dla nich więź. Co z tej więzi wyniknie, to już zobaczą Państwo na ekranie, a film daje, myślę, dużo pozytywnych odczuć i też dużo wspaniałego hinduskiego jedzenia jest na ekranie, więc na pewno trzeba sobie od razu zaplanować jakąś dobrą kolację po filmie, bo widzowie wychodzą głodni. Można mieć ochotę na wiele różnych smaków, nie tylko curry. O, jak najbardziej, więc serdecznie zapraszamy i na pewno nie na głodnego. Co można powiedzieć o walorach filmowych Smaku Curry? Jest to taka bardzo realistyczna historia z Indii. W Indiach powstaje coraz więcej tytułów właśnie takich niebollywoodskich i one coraz częściej trafiają do Europy, ale jest ich relatywnie mało. I w tym filmie bardzo ciekawe jest to, że z jednej strony mamy taką właśnie, wydawałoby się, prostą historię, ale bardzo dobrze zagraną i z bardzo bogatym tłem, ponieważ mamy więcej tak naprawdę bohaterów niż tylko tą dwójkę. Życie codzienne naszych bohaterów i życie codzienne w Indiach, a co ciekawe, pierwotnie ten film miał być dokumentem. Miał być tak naprawdę dokumentem o właśnie społeczności Dabawala, czyli społeczności tych rozwozicieli lunchy. Zresztą oryginalny tytuł filmu to Lunchbox, który pełni dosyć ważną rolę w samym filmie. Natomiast powstało z tego tyle materiału i tak naprawdę reżyserowi w międzyczasie zmieniła się zupełnie koncepcja, ponieważ on zresztą wcześniej nigdy nie nakręcił żadnej fabuły, jest to debiut, ale powstało z tego coś bardzo ciekawego, zwłaszcza, że udało mu się do głównej roli zatrudnić Irfana Khana, który, jeżeli chodzi o kino hinduskie, jest bardzo znanym aktorem. Zresztą nie tylko w samym kinie hinduskim, nie tylko grał w filmach Bollywood, trafił również do Hollywood, bo i zagrał w jednej z części Supermana, zagrał w Pociągu do Darjeeling Wesa Andersona, w Slumdogu Danny'ego Boyla, więc nie jest to osoba nieznana i to, że takiemu debiutantowi udało się taką wielką hinduską gwiazdę zatrudnić, myślę, że było takim przyczynkiem, żeby to było coś więcej niż dokument. Czyli nie tylko romansowa opowieść, ale również jakiś rodzaj obyczajowej obserwacji ze współczesnego Bombaju. Tak, Bombaju jest tam mnóstwo. Myślę, że dla osób, które były w Indiach albo które do Indii się wybierają, na pewno dużo ciekawych smaczków.